No więc może zacznę tak, że Nordic Walking pojawił się w moim życiu w 2004 roku. To nie byłem świadomy wtedy tego, że tak naprawdę staję się jedną z tych osób, która Nordic Walking wprowadza do Polski. Moje pierwsze kroki zrobiłem na wykładzinie w kafalerce z kijem od szczotki. Padło na to, że Wilanowski zajmuje się Nordic Walking. No to wszyscy, ale że jak to? Przecież to dla starych dziadków. Szczególnie te moje początki Nordic Walkingowe raczej nie były lekkie, ale te wszystkie przeciwności, co ciekawe, mnie napędzały. A Nordic Walking jest taką aktywnością, wydaje mi się, że jedną z niewielu, która bardzo mocno łączy ludzi. Ten aspekt towarzyski, to jak osoby w całym kraju łączą się w grupy, wspierają się. Nagle całe życie kręci się koło aktywności ruchowej, koło Nordic Walkingu i koło tych ludzi, z którymi tą aktywność i tą pasję dzielą. Dużo ciężej jest to przelać na papier, ale chyba też nie o to chodzi w tej książce, żeby ona była powieścią, tylko żeby była takim kieszonkowym instruktorem Nordic Walkingu. To ma być książka, którą jak przeczytasz, to powiesz OK, idę na kijki. Bo ona ma motywować, ona ma inspirować, pokazywać tą iskrę Nordic Walkingu, która myślę, że jest we mnie i jest w ludziach, którzy tą aktywność ruchową uprawiają. Jeśli wiesz, to ci sprawia przyjemność i wiesz, że to ma sens i masz jakiś plan i cel, no to po prostu robisz i ja się w tym dobrze wszystkim czułem.